Dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie i pozdrawiam. No właśnie, kolejny krótki tydzień się szykuje, co? Przez ten długi weekend. Chociaż pogoda nas nie rozpieszczała. No ale mam nadzieję, że wy odpoczęliście. Ja już siedzę oczywiście w ratuszu. Z długopisem. I jesteście? Słuchajcie, z długopisem, taki długopis, no widzicie? Taki długopis z taką oto końcóweczką, czyli włocławskim krasnalem. Taki długopis dostali w tym roku wszyscy maturzyści. No bo jeżeli ktoś nie zauważył, cześć Basiu, jeżeli ktoś nie zauważył, no to zakwitły kasztany, no i matury. I matury, dzisiaj pierwszy dzień matur. O godzinie 9, czyli za parę minut. Nie wiem, czy pewnie nie ma w tej chwili z nami żadnych maturzystów z powodów zrozumiałych i oczywistych. Stresują się, no to chcę powiedzieć wam, że trzymamy za was mocno, mocno kciuki. Mam nadzieję, że wszystko, a właśnie to jestem przekonany, że wszystko pójdzie git, także w ogóle nie będzie żadnego kłopotu. Wszyscy mam nadzieję, że zdadzą, choć czas przygotowań był z całą pewnością inny od tego, który sobie kiedyś wyobrażaliście, idąc do liceum. Także trzymamy, słuchajcie, dzisiaj mocno kciuki za wszystkich maturzystów. O godzinie 9 startują. Ja chciałbym przy okazji podziękować dyrekcjom naszych włocławskich szkół średnich. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować nauczycielom, którzy no, w tym wyjątkowym, pandemicznym, pełnym obostrzeń czasie dali radę i przygotowali naszych maturzystów. Pozdrawiam bardzo serdecznie rodziców i opiekunów, bo wiem, że ten stres i to, co się dzisiaj dzieje, jest także waszym udziałem. Zastanawiacie się, jak będzie. No to ja wam mówię, że będzie bardzo dobrze. Będzie na pewno bardzo dobrze. Także słuchajcie, trzymamy bardzo mocno kciuki za włocławskich, nie tylko włocławskich oczywiście maturzystów, którzy mam nadzieję, że po tym, jak już się wszystko zakończy, zdecydują się zostać tutaj razem z nami, dalej budować tą właśnie konkretną wspólnotę wrocławianek i Wrocławia. A nawet jeżeli zdecydują się na studia za granicą albo gdzieś indziej, w jakimś innym pięknym mieście, choć to jest najpiękniejsze, wiadomo, no to mam nadzieję, że wrócą. Także raz jeszcze, trzymamy kciuki za maturzystów. Ja was będę o wszystkich innych rzeczach informował na bieżąco. Rano dałem posta o tym, co się dzieje na północy miasta, tak cały czas budujemy ulicę Pęgowską, Zajączkowską. No, ten odcinek Obornickiej już jest skończony. Całe mnóstwo innych inwestycji drogowych i rowerowych cały czas, także łatamy jeszcze dziury po tej trudnej zimie. Także jeszcze proszę o cierpliwość, bo nie wszystko da się naraz. No i co? I chyba tyle. No to ja zaczynam spotkanie za parę minut. Dobrego, krótkiego tygodnia. Trzymajcie się, a wszyscy razem trzymamy kciuki za naszych maturzystów, do których zresztą mam nadzieję gdzieś tam na moment wpaść i zajrzeć. Także wszystkiego dobrego. Keep finger crossed. Do zobaczenia i dobrego dnia. Hej!